Bear, are we learning how to stay healthy? There are so many things for me to remember. Wash my hands, but that's something I already do. Wash my hands with soap for 20 seconds? How long is that? I know! That's how long it takes to sing Happy Birthday twice! Okay, what's this one? So I should cover my sneeze with a tissue or my elbow? And I should never touch my face at all? Okay, I understand. What does that one mean? We'll stay in our house together and then we'll have a costume party? Okay, Bear, I think I've got it. Now let me tell everyone. You shouldn't lick your hands. You should wash them with soap and water. You should use a tissue to sneeze, but it's more fun to use your elbow. When someone near you is sick, you should always wear a mask. It's just like Carnival. If someone is sneezing or coughing, you should stay at least 2 wolves away from them. And if you feel sick, you should make sure to stay at home. If you don't follow these rules then, you'll have to see the doctor. Yep, yep. Sama wśród wilków. Pogotowie ratunkowe. Damy Maszę za lodówkę. Moje. Ale super. No, gołąbeczki, pora na doktora. Co dolega? Pyszczek otwieramy. Tak, paszcza, ząbki, jęzorek. I raz, i dwa, i raz, i trzy, i dwa, i trzy, i raz. To wszystko z nerwów. Jedziemy na wezwanie! Hej,
wpadaj często na leczenie. Leczymy się. Jeszcze jeden malutki zastrzyk i będziesz zdrów. Przyjmę Maszę za beczkę miodu. Ha, ha, ha. Niech pacjent nie ucieka! Aha! Niech pacjent mi tu wraca! Misiu! Lekarstwo ci wieziemy! Proszę, pacjenci mi się rozeszli. A ty lepiej lecz się miodem. Nowa miotła. Trzeba. Zaraz wszystkich powymiatam. Ej, 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 ej! Co? Strach cię obleciał? Co? Teraz polecimy do misia? Oj! Oj! Ratunku! Leć trochę niżej! Zatrzymaj się! Do kogo mówię? Mi właśnie chodziło. Chodź, teraz polatamy wolniutko. Ach, ależ ja pięknie latam. A teraz do misia. Oh!
herbatka? Oj. Mity i legendy naszego lasu. Baba Jaga i latająca miotła. Wszyscy, którzy na miotłach latają, wiedźmami się stają? Ja też będę miała taki nos. Oj, ja to się chyba już nalatałam. Ej, no co ty, nalatałam się już. Misiu, ona mnie nie puszcza. Misiu, zdejmij mnie z tej wstrętnej miotły, zanim mi się nos wydłuży. Oj! Ach, na szczęście poleciała. Dość, więcej nie latam. Hit sezonu. Ładnie. I znów będzie smutny. No i proszę, smutny. A czego się spodziewał? Z taką gitarą? Tak, instrument do niczego. A i on sam jakiś taki jakiś... Nie, tak to się mu nigdy nie uda. Nic strasznego, zaraz się wszystkim zajmiemy. To do dzieła! Minia okrętowa. Miód. Ja jestem. Brak mi słów. Misiu! Patrz, jak się to robi. Hey.
No, teraz rozumiesz jak trzeba? Oj, niczego się, misiu, nie nauczyłeś. Tak, tak. Spokojnie, tylko spokojnie. Gdziekolwiek idziesz. Takiego czegoś to nie mamy. Nie, nie sądzę, żebyśmy to mieli. Tego to na pewno nie mamy. Ale i tak zagramy. Jesteśmy gotowi. Jak mamy grać? Ha ha!
Kłamca, kłamca. Planujesz wyjechać w jakieś odległe miejsce? A, tam, gdzie namalowano ten obraz. Więc jesteście akwarelo awangardą? Ekspresjoniści czy impresjoniści? To idę z wami. Jestem ekspresowa i imprezowa. Tu? No, też jestem artystką i mam przypinki. A ty wiesz w ogóle, jaka ja jestem przeogromniaście silna? Mogę, tak było. Podniosłam sztangę tak, a raz... Najwspanialsze we mnie jest to, że nieważne co robię, nie męczę się. Kiedyś obeszłam całą ziemię bez zatrzymania. A ja za to hopsa, 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 tak? Buta, bolą mnie stopy. Hmm.
Skąd biorą się te wszystkie kamienie? Nie! Szałasy nie są dla mnie. A widziałeś piramidy w starożytnym Egipcie? To moje dzieło. A za to ja... Widziałeś Monę Lizę w Luwrze? Ja pozowałam. Ale to śmieszne! Ciebie wyszedłby co najwyżej czarny kwadrat na białym tle. A ja to bezkresne źródło artystycznej inspiracji. My nie chcieliśmy. Tak wyszło. A wiesz, że taki ze mnie kucharz, że nawet z pianek i grzybów upiekłabym tort bezowy z marcepanem. No a ja... Oj! Nic takiego! Ja tam nie takie pożary zagaszałam. Co? Boisz się misia? Ja się go nie boję, ani o ciupinkę, a dlatego, że jestem surowa i on boi się mnie. Przy mnie nie będziesz niegrzeczny. Zły miś? Ha, do kąta. Zły miś? Ha, nie będzie deseru. Zły misia! Niedźwiedziu, więcej tak nie będę. Wiesz ty co? Kłamstwa są męczące. Nie będziemy już kłamać. Ale możemy sobie pofantazjować. Zatem, czy opowiadałam ci, jak poleciałam na księżyc na kuli armatniej? Tak, tak, tak. A gdzie mogły podziać się kreskówki? Zacznijmy dochodzenie. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć na kreskówki. Mam dziś chęć, kliknę na mikrofon wnet. Powiem Masza i Niedźwiedź. Och!